W tym wam pokazać nowy projekt krypto. Jest to polski projekt i jest to dosyć nowy projekt. E, nazywa się Submi. E, znajdziecie więcej informacji na submi.cash. Tutaj macie ich kontrakt adres. Kupić to możemy sobie sobie poprzez PancakeSwapa, e, po prostu wklejając ten adres e, Właśnie na Pancake Swapie. No, jeżeli nie umiecie kupować na Pancake Swapie, no to gdzieś tutaj Wam się powinna wyświetlić karta z adnotacją do poradnika, gdzie pokazywałem, jak kupować krypto na Pancake'u. Mamy 11 tysięcy Hodlersów na Twitterze, mamy też sporą społeczność, 22 tysiące osób obserwuje. No i dobra, na czym, jakby, jakie ma założenie ten projekt? Po prostu y, będzie można płacić y, abonamenty, subskrypcji na przykład na y, Spotify'u, y, Creative Cloud, Netflixie, no po prostu na portalach y, subskrypcyjnych y, czyli mówię, no, Netflix, Spotify y, poprzez kryptowalutę sub. Czyli po prostu za krypto <coughs> będziemy mogli sobie y, opłacać prowizję w sensie nie prowizję, tylko subskrypcję na danym portalu, co nie? Y, Także bardzo fajna opcja. Tutaj z tego co wiem, gdzieś tu była informacja o przedsprzedaży, chyba około miliona dolarów tu uzyskali, czy coś takiego. Już była właśnie ta przedsprzedaż. Tu jest cały ich ma możecie sobie to obczaić, ale no właśnie urzekł mnie tym właśnie, że można opłacać, będzie można opłacać subskrypcję na różnych platformach za pomocą krypto. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie i pewnie wielu, wiele osób będzie z tego korzystało, ponieważ czasami jest tak, w głównym mierze jest tak, że większość osób pewnie ma, jeżeli inwestuje w krypto, jest już jakoś, duży, jakoś tam, jakby wiecie, jakiś sukces, czyli że jakiś, trafi na jakiegoś gema. No to raczej czasami w większości przypadków czasami mają więcej kryptowalut niż złotówek. Także myślę, że całkiem spoko opcja. Jak dla mnie, no i tutaj też mamy yy, chyba tutaj token panel i można sobie tutaj stakować, nawet te tokeny ogółem, yy, tak, można sobie to stakować, ja z tego nie korzystam, nie będę jakoś korzystał, jakoś nie jestem, jakoś mnie to nie, nie przekonuje. <coughs> Jednakże projekt bardzo ciekawy, tutaj macie cały wykres, yy, zobaczcie tutaj ona, yy, Koengeko wszedł tutaj dość wcześnie no i tak się wy prezentuje wykres jak na razie jest jakby, no wiecie, no nie ma dużych wahań cenowych, tutaj było poniżej 1 centa tutaj wywaliło do prawie 2 centów no takie wahania ja, ja go kupowałem chyba po takiej cenie jakiej teraz jest coś takiego, chyba po 1,4 no i teraz przyszły spadki kolejne no to jak widzicie załamanie na rynku, na CoinGecko tak samo właśnie zobaczcie, jest czerwono chyba nie ma tutaj wygranych no, zobaczymy w ciągu 24 godzin no jak widzicie Żaden projekt nie urósł, wszystko pospadało. Także najwięcej chyba tutaj jest właśnie po 23%, no ale no. Cóż, no to jest krypto, to jest zrozumiałe. Takie rzeczy się dzieją, to jest moim zdaniem normalne. Bitcoin też sporo zjechał. E, tutaj e, Ethereum też sporo poniżej 3 koła zjechało, także no BNB spadło też sporo, było po już przy 400 dolarach, teraz spadło. E, XRP też spadło. no Ogółem dzisiaj jest, no czerwono jest, czerwono jest, czyli no, jeżeli chcecie coś kupić, zainwestować, no to akurat teraz są spadki i można sobie zrobić zakupy. E, czy hosta będzie dalej trwała, czy nie? Nie mnie to oceniać, jednakże moim zdaniem... E, może jeszcze potrwa, ale jakby no nie wiem do kiedy, tak, nie wiem do kiedy, na razie obserwuję rynek, <laughs> też planuję niedługo jakieś dyski realizować, bo myślę, że te spadki teraz to są chwilowe, no i tak, takie, tak się prezentuje moje zdanie, pamiętajcie, że to nie jest porada inwestycyjna, ani porada finansowa. Jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. To i na Twitterze też jest jakiś konkurs na nagranie filmu e, o właśnie ich kryptowalucie, jak ją kupić itp. E, no i do wygrania jest około 1000 dolarów. Ale trzeba go nagrać w języku angielskim albo w jakimś tam innym, więc jakby ja się nie załapię, niestety. Ale no cóż, m, jakoś mnie to za bardzo nie boli. E, co tu mogę jeszcze powiedzieć? No to mówię, polski projekt jakiś Jan Błachowicz, nie mnie nie znam gościa, ale ogółem polski projekt, także. E, po prostu się zdziwiłem, że takie coś się dzieje w Polsce, że takie plany są, w sensie, no, najpierw Rob Green, to Hero, a teraz tu też jakiś polski projekt. No, mało się widzi ogółem takich fajnych polskich projektów. Jak na razie tutaj yy, to jest drugi polski projekt w krypto, który znam. Jeżeli macie jakieś polskie projekty, to dawajcie w komentarzu, ponieważ nie jestem zapoznany właśnie z polskimi projektami, a myślę, że może jest jeszcze dużo fajnych, o których nie wiem. No i słuchajcie, kiedy tutaj będzie ta aplikacja? Zobaczmy ich roadmapa. Tutaj listing na Pancake.eu, no to już jest. Tutaj to, o widzicie? Tutaj już jest w trzecim kwartale, czyli niedługo jakby to powinno być jakieś właśnie z tą platformą. Później w czwartym kwartale ma być właśnie jakaś aplikacja, jakieś te integracje, coś tego ten. No i tutaj... W pierwszym kwartale subskrypcje mają wejść. Także e, myślę, że już w przyszłym roku, by takie coś było dostępne. I szczerze, jak na co dzień nie oglądam Netflixa, to nawet dla testu e, bym sobie kupił bo szczerze mówiąc, przyznam się wam do jednego: że nigdy nie kupiłem subskrypcji na Netflixie. E, nawet na Spotify nie kupiłem, tylko skorzystałem z nowego okresu próbnego. E, także bym miał okazję kupić pierwszy raz Netflixa śmiesznie, śmiesznie, dobra, no ja czekam mogłem na realizację oczywiście powodzonka w projekcie myślę, że tutaj projekt ma fajny potencjał, 10x tutaj myślę, że jest osiągalne, moim zdaniem oczywiście Meta Hero już zrobiło 10x od momentu nagrania mojego filmu także fajnie, kto wszedł to wszedł kto sprzedał na górce to sprzedał na górce i bardzo się z tego cieszę ponieważ wiele osób właśnie wtedy weszło sobie w ten projekt i gratulacje dla tych, którzy zgarnęli, zgarnęli po prostu swój profit, no Także tyle w tym filmie. Ode mnie to tyle na dzisiaj. Zostawcie subskrypcję na tym kanale, łapeczkę w górę i widzimy się w kolejnych filmach. Siemanko!